Dla mnie były zwycięstwa najważniejsze. Finałowy konkurs w skoku o tyczce wkracza w decydującą fazę. Rosjanie robili wszystko, żeby oni zdobywali medale. To mu na pewno przeszkadza. 50 tysięcy Rusków gwizdże na mnie, na Kuzakiewicza, na Polaka. To jest to moja historia właśnie, w jaki sposób człowiek się w tamtym czasie zmagał z wysokościami. No i pokazałem im tego wała, pocałujcie mnie w dupę. Jest to film dogłębny, także ja się wewnętrzniam bardzo dużo, czego bym nikomu nie powiedział. Udało się reżyserowi ze mnie to wyciągnąć na siłę, nawet ze łzami w oczach. Władysław Kozakiewicz został zawieszony w prawach członka i reprezentanta. Stałem o dyskwalifikację. To nie zawsze było tak, że to wszystko przechodziło tak łatwo. Były momenty, które były najtragiczniejsze, ale jak się do tego dna wyrwać? Nie dna, że ja tam gdzieś się upiłem, nie. Kontuzje i znowu przygotowanie na następną olimpiadę i do następnych startów. Także można jak to przezwyciężyć. Pierwszy człowiek, który odważył się całej potędze sowieckiej, to na jej własnym terenie, pokazać tego wała. Ten gest Kozakiewicza miał symboliczne znaczenie, że mamy dość Związku Radzieckiego. Gdynia to jest moim miastem, czyli moim miastem. Ja się tu wychowałem, ja tutaj trenowałem, ja byłem tutaj przez cały czas, całe moje życie sportowe właśnie dla Gdyni. To, co zrobiłem, to właśnie dla Gdyni. Jestem jedynym złotym medalistą olimpijskim w Gdyni. Cała Polska wielbiła wtedy Kozakiewicza. Takie życie było troszeczkę prześwietne, no nie troszeczkę, tylko prześwietne. To jest, wydaje mi się, najważniejsze, co ten festiwal, do czego doprowadza ten festiwal. Właśnie, że promuje polską historię. Panie Władysławie, 5:40, dwie próby, pozostała jedna próba. No, nie chciałbym się tłumaczyć, no nie jestem w najlepszej formie, to prawda. No właśnie ja sam zrozumiałem, co robi taki festiwal. Właśnie tu jest to, co było kiedyś. To jest historia Polski, historia ludzi, którzy gdzieś tutaj się przemieszczali w naszym kraju. Najlepszym się jest tylko przez chwilę. Za chwilę jest ktoś inny najlepszy. Troszeczkę byłeś na gorszym poziomie, nie istniałeś, nie? Byłeś niszczony. Oczywiście są wywiady, oczywiście są jakieś tam autografy. No jak powiedziałem, ja jestem w środku w tym wszystkim i korzystam z tego festiwalu całkowicie.